Uniwersytet Wrocławski ma historię starą, a jednocześnie miejscami dość sensacyjną. W tym miejscu swego czasu stał zamek, drugi zamek wrocławski, ponieważ pierwszy był na Ostrowie Tumskim. W każdym razie tutaj była także taka szacowna budowla, a o Uniwersytecie we Wrocławiu myślano już w czasach renesansu. Między innymi w 1505 roku rozpoczęto kroki, aby powstała tutaj uczelnia. Niestety konkurencja, czyli Uniwersytet Krakowski, się temu sprzeciwił i Wrocław musiał czekać na swoją kolej kilkaset lat. W XVII wieku cesarz, władca wiedeński, władca cesarstwa austriackiego, postanowił postawić tutaj we Wrocławiu Uniwersytet i dziwna sprawa. Sprzeciwili się temu wrocławscy mieszczanie. Oni doskonale wiedzieli, że cesarz sprowadzi tutaj jezuitów. Jezuici reprezentowali bardzo wysoki poziom nauki. Tutaj warto wspomnieć o tym, że między innymi starali się odchodzić od kar cielesnych, ale jednocześnie ich pedagogika była bardzo nowoczesna i często zdarzało się, że młodzi protestanci, którzy zostawali studentami w uczelniach jezuickich, dokonywali konwersji, przechodzili na katolicyzm, stąd sprzeciw mieszczan wrocławskich. Cesarz się tym nie przejął, przekazał gmach wrocławskiego zamku na rzecz jezuitów. Oni wtedy dostali się do Wrocławia w okolicznościach naprawdę sensacyjnych. Krzysztof von Pfeffendorf przemycił ich do Wrocławia w zamkniętym powozie. Zaczęło się od liczby 12 studentów. Potem wzniesiono ten okazały gmach. On dzisiaj przypomina pałac. W takich warunkach studiowali studenci we Wrocławiu. Studiowali za darmo. We wnętrzu zobaczymy wspaniałe klatki schodowe, zobaczymy piękne sale, korytarze, malowidła. A tutaj zobaczmy wejście, portyk, jak do miejskiego pałacu. Tutaj rzeźby Albrechta Ziegwica. Po mojej prawej ręce jest to sprawiedliwość, cnoty kardynalne, roztropność, męstwo, wstrzemięźliwość, czyli te wszystkie cechy, którymi powinni wykazywać się studenci. A jak wygląda wnętrze? Zachęcam, zapraszam do wnętrza Uniwersytetu Wrocławskiego. Oratorium Marianum, to wnętrze słynie we Wrocławiu z tego, że ma fenomenalną akustykę i dlatego tutaj koncertowali Karl Maria Weber, Johann Brahms, Niccolò Paganini, szereg gwiazd. Nie wszystkie je jestem w stanie wymienić. W każdym razie ta sala została zniszczona niemal kompletnie w czasie ostatniej wojny. To, co tutaj widzimy, to jest rekonstrukcja wykonana przez Krzysztofa Wenzla, artystę z Drezna. W trakcie tych prac rekonstrukcyjnych mój znajomy, profesor Łukasz Krzywka z Uniwersytetu Wrocławskiego, odkrył, że w jednym miejscu mamy tutaj dłoń artysty. Otóż Krzysztof Handke, artysta, który w XVIII wieku pokrył te sklepienia i te ściany malowidłami, nazywał się Handke. W związku z tym pozostawił swój podpis w postaci odlewu dłoni. Handke, dłoń, taka gra słów. I tutaj mamy element taki, że grzesznik trzyma się
ramy obrazu, ramy fresku, a Matka Boska wyrywa go z czeluści piekielnej. Otóż Łukasz Krzywka odkrył tą historię, a obecnie ta dłoń jest odlewem dłoni artysty z Drezna, także mamy bardzo ciekawą, bardzo interesującą anegdotę związaną z tym właśnie wnętrzem. Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego miał sprawiać wrażenie i to wrażenie sprawia. Fasadę zaplanowano o szerokości 200 metrów. Co prawda udało się zrealizować tylko 170, ale 171 metrów to nie jest tylko. Fantastyczne wnętrza, najpiękniejsza we Wrocławiu klatka schodowa, cesarska klatka schodowa, a polega to na tym, że mamy na dole dwubiegowe schody, tutaj jednobiegowe, kondygnacje wyżej, znowu dwubiegowe schody i tak dalej, aż do góry. Wnętrza, ściany i sufity pokrył swoimi freskami Anton Szefler. Tutaj zobaczymy wizerunki śląskich miast, herby dobrodziejów. Zobaczymy też jeden z największych wizerunków Boga Odry we Wrocławiu, Boga Wiadrusa. Zapraszam. Na tej kondygnacji Anton Szefler umieścił wizerunek Boga Wiadrusa. Nic dziwnego. To dzięki Odrze, dzięki temu miejscu, gdzie Odra zwolniła bieg, gdzie powstały śródrzeczne wyspy, powstał Wrocław. Odra jest bardzo ważnym czynnikiem w historii miasta, dlatego tutaj pojawia się Bóg Wiadrus. Dodatkowo zerknijmy nieco w górę, powyżej, na tle draperii śląski orzeł, czarny z charakterystyczną przypaską na piersi. Kiedy na Uniwersytecie Wrocławskim studiowała Edyta Stein, bardzo lubiła siadać w pustej sali wykładowej na parapecie okna i wyobrażać sobie, że jest księżniczką w swoim zamku. Rzeczywiście Uniwersytet Wrocławski przypomina wspaniały pałac. Myślę, że studiowanie tutaj jest wielką przyjemnością. Znajdujemy się na wieży matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj kiedyś mieściło się obserwatorium astronomiczne, dlatego na tych cokołach najpewniej umieszczano teleskopy, busole i zegary. Fantastyczne miejsce do obserwacji, przepiękny widok. Wieża ozdobiona rzeźbami czterech fakultetów autorstwa Franciszka Józefa Mangolta. Na początek założono tutaj wydział teologiczny i filozoficzny. Planowano także medycynę i prawo. Z początku się to niestety nie udało. Dziś Uniwersytet Wrocławski ma aż 10 wydziałów.